600 zł po raz pierwszy. Ty zanim dojdziesz tu, to ja sprzedam już ten. Panie Mirusz, mamy 1000 zł, kochany. Od tego pana. Od Adama. A reprodukcja? Kto powiedział reprodukcja? Ten pan tu. O, ten się okrywa się teraz. Nie, to pan burmistrz, no co ty pokazujesz? Nie, ten okrywa się twarzą. Reprodukcja, za 1000 zł reprodukcja? Ja cię tak. Gdzie ty mieszkasz? Ja powiem strażakom, żeby nie jechali do ciebie. Proszę bardzo. O. 1200 mi różni. No tak. Od tego szanowałbym pana tutaj. Pan zobaczy. Ale jeszcze jest mój obraz. Oj, daj! Daj mi to. Pan widzi, to do tego bliżej przyjdzie. Chcę, żeby jego droższy. 1200 po raz pierwszy, drodzy państwo. Chcę, żeby jego był droższy. Jest 1500. Bardzo dziękuję. 1500 po raz pierwszy. 1500 mamy po raz pierwszy, 1500 po raz pierwszy, 1500 po raz drugi. Drugi. 1500 po raz drugi i 1500 po raz trzeci. Sprzedany. Pomagasz wielu młodym, utalentowanym ludziom w rozwijaniu ich kariery, skrzydeł. A jak twoja kariera malarska może przede wszystkim? Słowo kariera to dla mnie jest niewłaściwe. Ja w wieku około 30 lat, bo trochę lat już mam, zająłem się działalnością charytatywną i wtedy odczułem tą szczęśliwość całkiem inną. Bo tak mi się czasem wydaje, że życie takiego artysty to taki troszkę egoizm, że on maluje, przeżywa, potem epatuje tą sztuką, zaprasza tych ludzi, chciałby być sprzedawany, kupowany i jakby jego przeżycia mają wpływać na innych ludzi. A ja zrezygnowałem z tej kariery artystycznej, zająłem się działalnością charytatywną i jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem od tamtej pory. Ale do czego doszło? Że teraz to ja organizuję plenery malarskie międzynarodowe, to ja zapraszam tych profesorów Akademii Sztuk Pięknych z Białorusi, z Ukrainy, z Litwy, z Rosji i my tu możemy to realizować, czyli jakiś tam artysta, malarz Siedlec robi takie rzeczy, gdzie teraz oni przyjeżdżają, ale ja się cieszę tym, że mogę dawać dobrą sztukę za w miarę właściwe pieniądze, żeby mogli sobie ludzie kupować najlepszą sztukę, jaka jest na świecie, bowiem przykładowo Andrzej Sirokow, którego mamy możliwość dzisiaj gościć na naszej imprezie, jest obecnie numer jeden neorealistą na świecie w malarstwie rosyjskim. Jest w Stanach Zjednoczonych, w Paryżu, we Włoszech, we wszystkich galeriach. I mamy go dzisiaj właśnie tutaj w Dworze Mości Brody i prywatnie do nas przyjechał na 3 tygodnie, malując naszą cudowną zimę. No zresztą przywiózł nam tą arktyczną zimę. Mirku, jesteś podwójnym kawalerem, że tak to nazwę. Po pierwsze kawaler Orderu Śmiechu, tak? W którym roku? W 2003 kapituła przyznała mi. Ja nie pracuję dla orderów, tylko mam radość, że pracuję dla dzieci. Ale że dzieci i wychowawcy uparli się, że chcą coś od siebie dać, no to też ten, który jest altruistą, powinien umieć przyjmować. Więc no, przyjąłem to z pokorą, godnością i cały czas jestem z dziećmi i grelowiska zawsze będą i będą dla nich te pieniążki. Ale też chciałbym, żeby cząstka pieniążków była na coś trwałego. Czyli chociażby tu dochodzimy do działalności stowarzyszenia, że wydajemy płytę komuś, wydajemy książkę, zbiorek poetycki. Marzy mi się dawanie stypendiów młodym ludziom utalentowanym, a po prostu ubogim. Jedno stypendium już daliśmy z grelowiska naszej Magdzie Rejtczak na Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Było to w 2002 roku i ona już skończyła tą szkołę, mieszka w Warszawie, tam gra w teatrach. Czyli to jest taka nasza radość, że komuś ułożyliśmy życie przez to. I to jest piękne, że coś zostanie. Radość dzieciom swoją drogą, ale żeby było coś namacalnego. I to jest taki przykład. To może jeszcze skończę ten wątek kawalerski. Po pierwsze, jesteś kawalerem Orderu Śmiechu, a po drugie, jesteś ciągle kawalerem w prywatnym życiu. Czy to taki artystyczny styl życia? Nie miałem czasu się zająć swoją rodziną, ożenić się, ale gdy się osiągnie pewien wiek i pewną świadomość, to już nie ma się ochoty na to. Ale wiem, że jestem potrzebny wielu ludziom
i myślę, że gdybym miał teraz rodzinę, to by mnie determinowało i nie byłbym tak aktywny społecznie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci dalszych sukcesów i również w tych akcjach charytatywnych. Kiedy następne grolowisko? Burmistrz Łochowa zaprosił mnie, żeby zrobić grolowisko we wrześniu w Pałacu Łochowskim, przepięknym miejscu, i myślę, że będzie mnie pilnował, żeby to zrobić, a ja zrobię wszystko, żeby grolowisko, choćby to jednorocznie, bowiem teraz doszło wiele rzeczy od stowarzyszenia, zawsze było, no i Festiwal Dziecięcy oczywiście w czerwcu.